Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a to 34. odcinek z Farming Simulatora 22 z pierwszej serii, w której niedawno zaczynałem swoją przygodę z rolnictwem. Zapraszam was, moi drodzy, do oglądania. Dzisiaj troszeczkę odcinek łączony. Po pierwsze, zobaczcie, co tutaj są za hałdy tej trawy. Chyba trzy razy tym oto, jak widzicie, małym traktorkiem, tylko no nie założyłem tutaj obciążnika i tak to wygląda, ale nic się nie dzieje. Słuchajcie, trzy razy trawę kosiłem, więc no w końcu będę musiał chyba ją zebrać. No, trawka bardzo potrzebna. Jak widzicie, nie dość, że to fajnie tutaj wygląda przy domu. A z drugiej strony dwie pieczenie na jednym ogniu. Tylko, że tutaj chyba ta część terenu nie należy do mnie, bo przypominam wam, że dom wybudowałem w sumie nie na swoim terenie, bo przejąłem jakiś tam teren przy stawku. I tu chyba nie było pola, no i niestety, no jak widzicie, no tak nie da się dokosić. Znaczy, udało mi się trawę tutaj zasiać, ale już skosić jej nie mogę, no ale trudno. Ale nie o tym w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, bo dzisiaj robimy dwie rzeczy. Po pierwsze, no musimy takie małe przygotowanie zrobić, moi drodzy, do naszej wełny i do tych oto fabryk. Ja to w końcu zmieniłem i zobaczcie, zdecydowałem się wybudować zakłady krawieckie, ponieważ one ładnie wyglądają. Widzicie, wiele rzeczy często buduję, które po prostu mi mają wyglądać. Z drugiej strony usunąłem ten market, bo pomyślałem, no dobra, ale po co mi supermarket, skoro i tak będziemy ustawiali automatyczne sprzedawanie w przyszłości, więc jakby nie potrzebujemy marketu i może tutaj zamiast marketu stać ta fabryka ubrań, chociaż jedna. Dlaczego jedna, a nie cztery? Bo ten proces produkcji mi się nie podobał i jakby uważam, że to powinno być w tym sensie, że zawozimy wełnę do przędzalni, przędzalnia to przerabia, dostarcza do zakładu krawieckiego, który tworzy ubrania, a nie, że od razu z wełną jedziemy do... Po prostu to jest jakby w postaci moda, ja też nie lubię takiego jakiegoś tam, wiecie, perfidnego ułatwiania sobie. Natomiast póki co żadne z tych tutaj budynków no jeszcze nie funkcjonują, bo nie ma w nich wełny. Z wełną jest sytuacja o tyle ciekawa, zobaczcie, że już zaczęła nam się produkować. Aha, to jeszcze i tak poczekamy sobie. Natomiast jest o tyle ciekawa sytuacja, moi drodzy, że te palety możemy ręką przestawiać, to też czynię, bo ważą do 100 kilo, a jedna taka paleta ma 1000 litrów wełny. No jak łatwo się domyślić, wełna nie należy do ciężkich produktów, więc mamy jej sporo tutaj sprasowane. No tutaj, aha, bo ja przebudowałem w ogóle, widzowie, no to już teraz chyba część dla spostrzegawczych się w końcu, moi drodzy, no chyba w końcu się domyśliliście, co ja tu zrobiłem. Już można łatwo się domyślić, natomiast nie będę nadal mówił, ale jak widzicie, są elementy, które niestety nie jesteśmy w stanie usunąć. Ciężko mi jest te elementy jakoś zamaskować drzewami. No, ciężko mi jest tu na środku posadzić jakieś drzewo. Chociaż może to zrobię, żeby nie było widać. No te słupki, no to możemy za każdym razem po prostu usuwać, jak jest safe. Natomiast jak zaczynamy grę od nowa, no to i tak się pojawią. Natomiast plusem jest to, że po słupkach możemy jeździć i tak nam jakby ani traktora nie blokują, ani nie niszczą. Także to jest plus. Tak to ostatecznie, moi drodzy, ogarnąłem, jeśli chodzi o tą... Wełnę, widzicie, zobaczcie, możemy ładnie paletę sobie ręką przesuwać. Ja myślę, że zrobię tak, muszę w ogóle aktualizować tego naszego mana, może w końcu będzie dobrze działał, żeby on zbyt wysoko, bo jak zbyt wysoko naładujemy, to nie wyjedziemy. Więc w najgorszym wypadku, no właśnie, nie wiem jeszcze jak to ogarnę, no będę po prostu mniejsze kursy musiał robić. Będę musiał mniejsze kursy. Troszkę nie pomyślałem, ale też było szkoda mi takiego miejsca tutaj tracić, bo gdybym tutaj między tymi... nazwijmy to oborami, zrobił przejazd, to wtedy nie musiałbym się o to martwić. Natomiast ja też, żeby to jakoś ładnie wyglądało, zobaczcie, posadziłem tu chyba dęby między tymi oborami, bo chciałem tam te fabryki w tle zamaskować. No dobrze, także wełna, słuchajcie, musi się jeszcze troszeczkę tutaj nam poprodukować, bo chcemy tu taką akcję zrobić za, można powiedzieć, jednym zamachem, tak? Żeby to już było, wiecie, konkretnie. Ja zazwyczaj tak robię, że czekam, jak tych palet już się, tak widzieliście w przypadku miodu też, prawda? No wolę tak. Dobra. Także to jest temat, który tutaj jeszcze będzie czekał, a my dziś, moi drodzy, zajmiemy się tą częścią pola. Tutaj oczywiście usunąłem te oliwki, na razie jeszcze nic nie jest posadzone, ale tak jak mówiłem, raczej oliwki będą. Ale zobaczcie, jak ładnie te owieczki teraz wyglądają. Myślę, tam posadziłem właśnie te drzewa, także... Myślę, że to naprawdę jeszcze jest taka górka fajna. Udało mi się ten teren tak jakoś fajnie zrobić, żeby
No troszkę pracy z tym było, żeby to się tutaj nam dopasowało, ale zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Więc myślę, że tych owieczek nie będziemy zasłaniali żadnymi drzewami. Tu wcześniej był żywopłot. Nie, 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 absolutnie nie. Myślę, że to na tyle ładnie wygląda. No i w ten sposób praktycznie do końca naszej działki, widzowie, mamy owieczki. Więc myślę, że spoko, nie? Tutaj też jakaś górka, także super. Bardzo, bardzo mi to się podoba. Naprawdę ta farma nabiera kształtów. Co do tego całego tutaj terenu, no to mówię, stawiam na przynajmniej tutaj na rzędy z oliwkami, a ta część, bo to już będzie męczące takie kręcenie, to jeszcze się zastanowimy. Natomiast moi drodzy, no tutaj zrobiłem bramę, natomiast coś też przy równaniu terenu mi nie pykło. Ostatnio mnie tu pociąg rozjechał, ale na szczęście przeżyłem. Moi drodzy, chciałbym zrobić eksperyment na tej części. To znaczy nie, to nie, nie na konkretnie na tym polu, bo ono jest dosyć małe. My te pola kupowaliśmy, tylko tak tutaj idę, patrzę, jak mi się udało. No w miarę mi się udało te tereny jakoś tutaj dopasować, jeśli chodzi o gładzenie. Średnio, ale coś tam mi się udało. O proszę, rośnie sobie pszenica. I eksperyment będzie polegał na tym, że będę chciał kupić dzisiaj 3 kombajny. A propos oczywiście tak dużej ilości pieniędzy, to poblokowałem, słuchajcie, te całe sprzedaże automatyczne. Tak, widzowie, poblokowałem. No, to tutaj gdzieś jakiś ten młyn zbożowy mógł stać przy drodze. No właśnie, bo będę młyny zbożowe dwa musiał wybudować. Ale po kolei, bo się pogubimy. Zacznijmy może faktycznie od zakupu kombajnów. Tak, 3 kombajny, które będzie trzeba oczywiście tutaj dostarczyć. Najmocniejsze, największe kombajny. Później oczywiście headery, no ale no headery wydaje mi się, że będzie trzeba jednak, widzowie, chyba osobno dowieść. No dobra, kupmy najpierw ten kombajn i zobaczymy. 700 koni, 780, no to nie, ten ma największe litry. Chodzi o to, żeby miał jak największą pojemność. No ten ma największą, większej już się nie da. Konfiguracja duży, mały, duży. No i więcej tutaj chyba nic. Niech będą może szerokie opony. I to w zasadzie tyle. Wbrew pozorom te kombajny są bardzo fajne. Słuchajcie, jeden kombajn już mamy, więc kupimy 3. Raz. 2. I 3. Szkoda, że nie można tego jakoś zbiorowo dostarczyć, bo nawet lawetom chyba byśmy nie przywieźli. Ale zobaczmy, widzowie, bo jeśli tutaj są te pola, to jak się domyślam... bo to jest tutaj. No wiecie co, tylko wtedy miałem problem, bo tu na pewno nie przejedziemy. Ja ostatnio tymi polami tu jechałem. Ale czy ja tymi polami kombajnem przejadę? Ale w życiu, mowy nie ma. Tak bym sobie jechał, to też chyba jest moje pole, ale nic nie rośnie. Wiecie co, no od biedy... Aha. No nie, no nie gdzieś sobie będą. A w ogóle mamy takiego moda. Zobaczmy, widzowie, w ogóle jak to działa. Bo mamy w modzie coś takiego, słuchajcie, moi drodzy. Ale to chyba w jako ozdoby to było. Aż jestem ciekaw. Specjalnie to sobie ściągnąłem, bo denerwowało mnie, że jak się wykopie dziurę, no to nie ma wody, a tu się okazuje, że jest coś takiego z wodą, tylko teraz naprawdę nie pamiętam, w którym miejscu to było. No, myślę, że chyba w ozdobach. A nie, w ozdobach nie. Może w innych? O, w innych. Zobaczcie, widzowie. To za szerokie. Kurde, nie widać nic. A, że tak. I zobaczcie, i możemy tutaj w ten sposób, widzowie, nanieść sobie te tafle wody i możemy mieć tu wodę w stawku. Ale myślę, że to się... O, ale ładnie, fajnie to się sprawdza. Tylko, że wiadomo, że będę musiał no już się mocno postarać i to dopasować, nie? Żeby nie było tych łączeń widać. I będzie to faktycznie jak woda wyglądało. Także możemy zawsze sobie jakiś stawek zbudować. Tutaj w tym przypadku rzeka. Oj, nawet chlupie ta woda. Dobra, widzowie, to tak zrobimy. Będzie oczywiście jak najbardziej prawdziwa rzeczka z wodą. Jak najbardziej. Natomiast jeśli chciałbym, a to jest pole moje, tak? Czyli tu mamy kosić. Ej, no to widzowie, my tu przejedziemy na upartego. My tu na upartego przejedziemy. Tylko potem kwestia przejechania stąd na pole obok. No ale to mamy taki mostek i kombajn tu też przejedzie. Dobra, wiecie co, to nie kombinujemy z dowożeniem headerów.
I od razu je też kupimy. Headery do zboża. Pamiętam, że kupiłem najszerszy. Chyba ten na 15 metrów. Chyba to był ten. No nic tu się nie zmienia. No dobrze. To potem nam jeszcze zostanie kwestia młynu zbożowego. I co ja mam za plan, widzowie? Otóż mój plan jest taki. Gdzie jest ten sklep? Odwiedź. Mój plan, widzowie, jest taki. Zobaczcie, zobaczcie. No, będę musiał to dostarczyć teraz wszystko. Mój plan polega na tym, że chcę właśnie po to 3 kombajny, ażeby 3 pracowników kosiło mi to zboże, bo wiadomo, mąka jest nam potrzebna do naszych tutaj różnych składników. No i żeby nam 3 pracowników kosiło to zboże, a my będziemy... A my będziemy po prostu im tylko to jakby zbierali, nie? Szkoda, że tego headeru w czasie jazdy, teraz przed jazdą nie da się jakoś złożyć, w sensie, no wiecie, o co mi chodzi. Zobaczcie, jakie to jest ogromne, nie? Także jednym sobie przejadę z wami, a potem resztę dowiozę już bez was. Tylko niestety jeżdżą samochody po ulicy i to bywa dosyć uciążliwe i... Uwierzcie mi, że na tamto pole nie ma innego dojazdu, który przy tej szerokości byłby możliwy. Ale plus jest taki, że tym kombajnem mam tam jakby zajechać tylko raz, tak? I kiedy już raz tam zajadę, te kombajny już tam będą stały i jakby na zawsze, tak? Dlatego teraz takie inwestycje robimy. Wyłączyłem, tak jak mówię, wszelkie sprzedaże automatyczne. Też między innymi, widzowie, po to, aby no po prostu czuć tą frajdę z inwestycji, bo to już by mi nie dawało, słuchajcie, takiej frajdy, jakby mi teraz nagle 100 milionów się jeszcze mi się 100 milionów nie zdarzyło, na szczęście, przekroczyć. Wiem, że to się kiedyś stanie, ale chciałbym, żeby to stało się nie tak poza odcinkiem, tylko razem z wami. Także wyłączyłem, słuchajcie, te sprzedaże automatyczne, bo nie dawało mi to frajdy, nie? Nie dawało mi to kompletnie, widzowie, frajdy. Jakoś tak. Tutaj ładnie ta część cały czas. Dawno tu nie byliśmy, słuchajcie, widzowie, w ogóle w tej części, tak a propos, nie? Dawno tu nie byliśmy. No i zobaczcie, my sobie mamy jechać po polach i to będzie jak najbardziej rozwiązanie gitarka. Na szczęście na tym polu nic nie robimy, bo to pole, jak widzicie, jeszcze ma jakieś pozostałości po moich jakichś tutaj czynnościach, nie wiem jakich. Te mniejsze pola, no to pewnie jakieś tam słoneczniki się posadzi, bo jeszcze temat też jest do jakby tutaj taki konieczny, czy to słoneczniki, czy bym chciał... Nie wiem jeszcze, co bym chciał, widzowie. Zobaczymy. O! I tu ładnie przejedziemy. I pierwsze pole oczywiście najprostsze, więc to... Jakby nie jest żadna filozofia, że ten kombajn tutaj zostawimy. My jedziemy od razu na to pole numer 2. No, są w miarę duże te pola, więc coś tam tego zboża powinniśmy zebrać. Pięknie jest mostek. No dobrze, tylko tu miały być 3 pola, widzowie. Czyli by oznaczało, że tym kombajnem musimy jechać jeszcze na pole obok. Te 3 pola tutaj, słuchajcie, ładnie kupiłem. Zboże już sobie akurat na nich rosło, więc... Zobaczcie, jakie mam czasami takie sytuacje. A tu co? To jakiś jest... Nie wiem, co to. Jakiś kawałek jakby wody był. Oby nie. I zobaczymy. No głównie, tak jak mówię, głównym moim takim założeniem tej całej misji jest to, żeby nagromadzić, słuchajcie, do silosu zbożowego... Tyle mąki. Aha, bo tu mamy w sumie jeden kombajn już. To wiecie co? Zrobimy inaczej. Ten kombajn będzie do tego, do tej części. Ten, który no, używaliśmy tutaj, no bo tu, jak widzicie, już było używane. Tu pracownik taką kubkę jakąś nam zrobił. To tym kombajnem, moi drodzy, bo tutaj nie będzie już później zboża. Widzicie? To już jest ta część, gdzie ostatnio robiliśmy. Jeszcze, kurczę, te snopki pozostawiałem siana. Natomiast tutaj bym chciał buraki cukrowe, nie? I jeżeli chciałbym pracownika, to niestety to trzeba na pola podzielić, ale w zasadzie ja bym był nawet gotów to sam.
pojedziemy. Takim kombajnem to myślę, że damy radę. No, to ten kombajn by w takim razie obsługiwał to pole tutaj. No trudno, znak drogowy trzeba skosić. A i co ja poradzę? No co ja poradzę, że tak nastawiali znaków drogowych? Muszę jakoś na to pole wjechać przecież, widzowie. Dobra, to ten kombajn będzie działał tu. Już powiedzmy, że się jakoś tam... Dobra, bo później się nie odnajdziemy. No czyli w sumie jeden za dużo kombajn kupiłem. Widzowie. Czekajcie, aha, bo tu jest pole. Czekajcie, jak my to jesteśmy. Jesteśmy jednym kombajnem tu, drugim tu. A tu są jeszcze pola z tamtej strony. A, widzicie, dobra, czyli dobrze kupiłem. Jeszcze dwa kombajny, spoko. To wiecie co? Dobra, to trzecim, to przyjedziemy następnym kombajnem i pojedziemy na prawo. W takim razie. Okej. Widzicie, troszkę się można, znaczy inaczej. Ja się tej mapy już troszeczkę, wiadomo, nauczyłem i jakby już troszkę ogarniam, bo na początku, tak, jeżeli no zaczynamy, no to wiadomo, że no nie wiemy, gdzie co jest na mapie i się człowiek tak mota. Podoba mi się ta mapa, powiem wam szczerze. Nie wiem, tak naprawdę jest, szczególnie, że ja ją staram się przerabiać, a myślę, że... No bo widzicie, widzowie, teraz mamy taką sytuację. Z jednej strony było mówione, że seria będzie mogła być uznana za zakończoną wtedy, kiedy gospodarstwo będzie samowystarczalne. No ale w sytuacji, decyzji, jakie podjąłem, mam tu na myśli na przykład winogrona, a co za tym idzie, no w dalszym ciągu, oliwki to zbędą, ale rodzynki, no to w tej sytuacji widzowie jakby kompletnie ta seria, no gościu, no, co za kretyn, to widzi, że jedzie kombajn, zamiast zjechać trochę i by obie strony były zadowolone, to nie. Dobra, więc słuchajcie. Nie da się, znaczy w moim odczuciu się nie da, znaczy dać by się dało, bo to nie jest problem, tak? Aby gospodarstwo było samowystarczalne. Przy czym chyba najlepszym określeniem będzie, i tutaj myślę, że powiem to najbardziej szczerze, najbardziej wprost, nie chce mi się, widzowie. Nie chce mi się i nie dlatego, żebym był leniwy, tylko dlatego, że jest to zbyt żmudne. Chodzi oczywiście o winogrona. Bo tak jak oliwki, jeśli posadzimy dużo tych rzędów, to ich tam nazbieramy sporo i ta oliwa z oliwek będzie no, wyprodukowana, tak w przypadku winogron ich tak mało się zbiera. Ich tak, słuchajcie, mało się zbiera, że nie jesteśmy w stanie jakby zapełnić, a po drugie, no... To nie jest tak, no nie możemy zatrudnić pracownika, który by nam te winogrona po prostu zbierał. No nie możemy. Także... No nie. Moja decyzja jest taka, że jeśli chodzi o... Na ten moment winogrona są jedyną rzeczą, której nie chcę na farmie mieć. Wolę po prostu kupować gotowca. Czyli dla wielu z was może to być oczywiście pójście na łatwiznę. Natomiast, no wiecie, też patrzmy na to obiektywnie, widzowie. To, co na odcinku, to na odcinku, ale wiele rzeczy często musi być przygotowanych poza odcinkiem. Dla mnie bawienie się jeszcze z gospodarstwem i jakoś urządzanie go nie jest stratą czasu, jest fajnym relaksem, ale już jakbym miał przygotowywać na przykład te winogrona, no to już nie. To jest po prostu strata czasu. Mówiąc najbardziej szczerze, najbardziej wprost, już bardziej, no najbardziej szczerze, ja tam szczerze zawsze wolę powiedzieć, po prostu to się nie opłaca, nie kalkuluje, nie ma to nawet większego sensu, moi drodzy. Także oj, sarenka. Także moi drodzy, no co będę was kłamał, no po prostu nie ma to sensu. Tutaj bym się nawet był gotów zastanowić, czy jeden kombajn nie wystarczy, ale skoro już wiecie, co kupiliśmy, w końcu jesteśmy już jakby nie patrzeć rolnikiem milionerem, a chcemy zrobić test na 4 kombajny. Miało być wstępnie na 3, ale będzie jednak na 4. No dlaczego by, moi drodzy, nie zrobić takiej akcji wielkiej żniwa?
Jak widzicie, oczywiście gram na czasie bardzo mocno spowolnionym. To praktycznie wykonywanie, ja wam powiem szczerze, nie, że wykonywanie wielu działań na czasie przyspieszonym nie ma nawet większego sensu. Na tym etapie, tak? I już wam mówię, dlaczego tak uważam. Bo zobaczcie, w czasie, kiedy byśmy coś wykonywali, to na przykład nasze krówki by już się robiły głodne, pokarm by im się skończył. Czy nie wiem, byśmy mieli taki przyrost tej wełny, że ja bym po prostu nie nadążał. Więc generalnie na tym etapie przyspieszam czas tylko wtedy, kiedy mam luźniejszą głowę, nie? Albo mam jakiś cel tego, na przykład pod odcinek, ale tak staram się grać przynajmniej na czasie 1:1, no teraz gramy na zwolnionym do 0,5. I tyle. Ale powiem wam, jak tak patrząc, jak się jedzie, te mleczarnie, to wszystko naprawdę z perspektywy już tylu odcinków, moi drodzy, przypominając sobie też te początki, zresztą śmiało napiszcie w komentarzach, co uważacie, czy wam się podoba, co tutaj stworzyłem na tej mapie, ale ja na przykład z siebie jestem zadowolony, patrząc, że napotykałem wiele trudności, bo farming na przykład, to mówiłem wiele razy i nadal tak uważam, jest kompletnie nieintuicyjny. Wiele rzeczy nie jest napisanych, a powinno być. Bardziej jakoś tak, mówię dla osoby początkującej, tak? No bo to nie jest tajemnicą. Ja wiem, że wielu z was może w to nie wierzyć, ale z ręką na sercu 34 odcinki temu pierwszy raz zaczynałem swoją przygodę z farmingiem. To był mój pierwszy kontakt z farmingiem, z jako takim rolnictwem. Bo i owszem, może gdzieś tam rodzinę na wsi mam i nie wiem, ciągnikiem mi się zdarzyło jechać jako pasażer, ale jakby... Czy dziadek hodował kury, jak byłem dzieckiem, ale to nadal, wiecie, no, z rolnictwem ma mało wspólnego taki mój kontakt z rolnictwem. Chociaż mogę wam powiedzieć taką ciekawostkę, zanim zaczniemy tutaj tą całą naszą akcję. Słuchajcie, właśnie a propos dziadka, który kodował kury, kiedyś przywiózł jakieś 4 koguty, to one oczywiście chyba, nie wiem w jakim tam celu były, nie pamiętam, w każdym razie przywiózł te 4 koguty, one oczywiście małe były, no i ja jako dzieciak tam paroletni zawsze otwierałem okno i robiłem kukuryku do tego koguta. I wiecie, że jeden kogut był tam tak cięty, tak agresywny, że słuchajcie, jak ja wychodziłem... na ogród, a on biegał luzem na ogrodzie tam, to wiecie, że zaraz podlatywał do mnie, dziobał mnie, skakał na mnie, bo on mnie tak zapamiętał, nie? Przez to, że jako dzieciak zawsze tam do niego kukuryku robiłem. Słuchajcie, żeby sobie może, drodzy moi, utrudnić zadanie, to mamy młyn zbożowy. A bo ja tu coś kupowałem. Dobra, srutam. Słuchajcie, tak, bo żebyście się nie dziwili, skąd mamy sorgo, skąd mamy owies. To od razu wam powiem, że znów zrobiłem takie coś, no bo słuchajcie, skoro poprzybywało mi tyle kasy, to chciałem ją chociaż zainwestować i robiłem naprawdę już, no jakby zobaczcie, totalne zakupy wszystkiego. Ja nawet wam się przyznam, że chyba nawet jaja dokupiłem, bo mi się już nie chciało, wiecie, od kurii ich wozić. W sensie, że chodziło mi o to, że cały czas uważam, chociaż wiem, że z jednej strony na to zapracowałem, że takie pieniądze są, tak? No bo to jest wynik mojej pracy, wszystkiego, ale no czułem niedosyt, tak? Z tak dużych pieniędzy w tak szybkim czasie, bo to chodzi bardzo szybki czas. Dosłownie to zaczęło, wiecie, jak tą sprzedaż ustawiłem, to nagle tak pierdyknęło. No i moi drodzy, stwierdziłem, że no skoro taką kasę mamy, to żeby ją chociaż po prostu wyzerować, o na przykład teraz robię razem z wami, po prostu kupię miód, mimo że my ten miód mamy, tak? I oczywiście ktoś z was może napisać, że jest to totalna głupota. Zgodzę się, drogi widzu, że jest to totalna głupota, tylko że po prostu my w dzisiejszym odcinku skupiamy się na czymś zupełnie innym. A o, zobaczcie, tu kupię mleko na przykład, nie? Chodzi mi o to, że po prostu jakby no mamy taką kasę, którą ja w jakiś sposób chcę, no mówiąc prost, wyzerować, żeby to miało ręce i nogi. Więc sobie kupuję, nie? Także też między innymi w młynie zbożowym, jak widzicie, wszystko mamy na full, ale to nic nie szkodzi. Słuchajcie, przy tej kasie, którą my mamy, ja mogę sobie, myślę, że moi drodzy, na to pozwolić i ten budynek po prostu sprzedać. Tak jest? Tak jest. Po prostu sobie utrudnimy, moi drodzy.
I teraz tak, mamy zadanie takie. Gdzieś tutaj stał ten traktor, którym ja zbierałem, moi drodzy. No i tak właśnie niestety, jak się zatrudnia pracownika, to tak on kosi. Ale to już ustalimy, że będziemy po pracowniku poprawiali. O, widzowie, zdecydowanie, tylko ja będę musiał te kombajny właśnie ustawić, żeby był pokłos zboża. Zdecydowanie, słuchajcie, jestem tego wręcz pewien, że przyda nam się traktor do robienia bel, bo chciałbym wam to pole pokazać po całych żniwach. No, myślę, że ładnie tak wygląda, prawda, widzowie? Myślę, że ładnie tak wygląda. Poza tym siano, jak wiecie, nam się też przyda. Więc jakby też ktoś się dziwił, czemu ja na tym etapie tutaj się bawię. Dobra, to tutaj sobie teren wyrównamy. Czemu ja na tym etapie się tu bawię w jakieś, kurcze, pszenice? To jeszcze raz odpowiem, drogi widzu. Przecież nie bawię się, żeby mieć z tego jakąś grubą kasę. Bawię się, żeby po prostu mieć satysfakcję. Po pierwsze. Po drugie, tak jak mówiłem, chciałbym, aby mąka, prawda, drogi widzu, aby mąka, o, no już trudno, tutaj wyrównamy. Aby mąka po prostu była z naszej własnej samowystarczalnej produkcji, tak? Tylko o to mi chodzi. A rzecz druga, dość ważna, myślę. O, no trudno, tutaj nie będzie drogi, a to tutaj też sobie już malowaniem zrobimy. A po drugie, zobaczcie, no przecież to nie jest też tak do końca, widzowie, że jest to marnowanie czasu czy coś, bo pragnę tutaj zwrócić waszą uwagę na dość istotny fakt, że przecież, jak sami widzicie, mamy bardzo dużo słomy, która jest nam potrzebna do krówek. Bo ta słoma do krówek, do ścielenia przecież jest potrzebna. Jest potrzebna do koni. Nawet chyba możliwe, że owce jedzą też słomę. Nie sprawdzałem, wiem, że jedzą trawę, tak? Więc jakby nie będę tutaj, wiecie, mówił czegoś, czego nie sprawdzałem. Domyślam się, że jedzą owce. Też, znaczy, że też słoma im się by przydała tam do czegoś, nie? Jako dodatek. Ale skoro nie sprawdzałem, no to nie będę was w błąd wprowadzać jakimiś głupotami. Natomiast sami rozumiecie, że ta... No, już mamy poprawione. No, musiałem. Sami rozumiecie, że bardzo, ale to bardzo nam się po prostu przyda ta słoma. Więc mamy no, dwie pieczenie na jednym ogniu, bo z jednej strony będziemy mieli mąkę i te młyny zbożowe, gdzie ja sobie je wybuduję, to akurat wiecie, co jest najmniej ważne, bo one będą transportowały automatycznie. Tylko słuchajcie, jestem takim gagatkiem. To było chyba do obornika ta przyczepa. Jestem, słuchajcie, takim gagatkiem, że ja zgubiłem traktora do... No chyba to był ten. Przecież pszenica w niego wejdzie. No chyba to był ten. No, no fakt, że stoi tutaj przy burakach cukrowych, ale ja już buraków cukrowych dawno... Buraki cukrowe oczywiście też kupowałem, jakby się ktoś pytał. Dobra, weźmiemy traktora od buraków cukrowych. Chociaż jak widzicie, ja już jestem na takim etapie, że staram się, żeby dana maszyna służyła tylko do jednej, jakby to powiedzieć, rzeczy, jednej czynności, tak? Do jednych zadań. I tak będę dążył, żeby to po prostu sobie zrobić, więc całkiem możliwe, że tu sobie jakiś garaż... Oj, coś tu krzywo było. Że tu jakiś sobie garaż też wybudujemy do tych maszyn. Chociaż kombajny no, będą stały na polu po prostu żywcem. No bo dobra, to tu sobie na razie tak zaparkujmy. Raczej myślę, że zboże powinniśmy do tej przyczepy załadować. Jak nie, no to się będziemy martwić. O, pociąg jedzie. Okej, okay. Czyli widzowie. Czyli zasadniczo jesteśmy przygotowani do tych zbóż. Znaczy do tych zbiór. Nie zbóż, znaczy zbóż, no też zbóż. Poniekąd zbóż. Zobaczmy sobie jeszcze na mapie, czy ja na pewno wszystko dobrze mam tutaj rozstawione, widzowie. Jeden jest kombajn tu, drugi tu, trzeci tu, czwarty tu. To pole sobie podaruję, jeśli chodzi o koszenie, chociaż zobaczymy, ale no jest tak małe to pole, że nie wiem. Nie wiem, może po prostu słoneczniki tam pykniemy. Więc moi drodzy, zaczniemy od początku. Ja w tym czasie... O, tutaj woda jest, zapomniałem. Dobra, słuchajcie. A nie, bo to jeszcze nie, ale mamy, ja się pogubię zaraz, słuchajcie, ja się pogubię, widzowie, nie? Zobaczcie, co my tu za akcje robimy, nie?
Będę musiał gdzieś tutaj te młyny zbożowe pobudować, oczywiście. W planach są dwa. No i cóż, no to niech ten by kosił na przykład w tę stronę. Mam nadzieję, że będzie kosił. Mam nadzieję, że pojedzie jakoś prosto. To ja już muszę zrobić teraz za nich tutaj pewne czynności. O, może już im tak ustawimy, bo ja nie wiem, co ci pracownicy. Włączyć kombajn. Nie, najpierw trzeba by opuścić go. I włącz pokłos słomy. To jest bardzo ważne, nie? Żebyśmy nie musieli niczego zgrabiać. B. I włącz pokłos słomy to jest przecinek. V, opuść. Nie, no aha, dobra. Czy jak włączyłem, to się sam opuścił? Dobra. H. Jedzie pracownik. Dobra, widzę. A co? Aha, dobra, opuścił. Dobra, opuścił. Dobra, bo już myślałem, że coś zamotał. Pierwszy pracownik działa. Zobaczymy, czy da się kolejnego. Jestem bardzo, widzowie, tego ciekaw. No, dlaczego w sumie miałoby się nie dać? Raczej chyba nie działa to, widzowie, w taki sposób, że mamy tylko jednego pracownika. No, ludzie kochani, chyba nie. Chyba nie, prawda? Dobra. Cztery kombajny naraz. To będzie akcja, słuchajcie, naprawdę. Dobra, to ja tu kawałek już przejadę. I zatrudni pracownika. Ej, da się, widzowie. To jest? A, dobra, bo ja mu wlazłem. Okej. Dobra, dobra, da się, widzowie, da się. Jak został... Aha, że ja go zablokowałem. No dobrze, dobrze, to już nie jest zablokowany. Tylko, że wiecie, ja tutaj tego terenu też tak jeszcze no nie znam, no bo jakby po tych polach tutaj buszuję pierwszy raz, więc jest bardzo prawdopodobne, że się zamotam. Będę musiał, słuchajcie, czterech pracowników ogarniać. To będzie dla mnie naprawdę nie lada wyzwanie, widzowie. Ale da się kilku pracowników zatrudnić, więc spoko. Da się. Dobra, wolę już się tak ustawić. Wyłącz pokłos słomy. Dobra, pracownik. Da się. No to pięknie, widzowie, to pięknie. Ale mi się to podoba. Czterech pracowników będzie dla mnie kosiło sianko. No a ten jak? Temu już by trzeba ustawić się przyzwoicie, nie? A co jest? A, bo w tym kombajnie było troszkę ten... Dobra, widzowie, bo w tym kombajnie było troszkę tej pszenicy. Ten mi pracownik zostawił. Ale no dobra, no to jakby no co? Już nie będziemy... Co my będziemy się tutaj szczypać, nie? Dobra, to już może mu ustawimy ten tor jazdy, żeby mi na pewno... Dobra, jesteśmy gotowi, widzowie. Jesteśmy gotowi, tylko teraz sytuacja wygląda tak. Sytuacja, moi drodzy, jest teraz bardzo dynamiczna. Pierwszą rzecz... Tu są dwa pola, więc ewidentnie młyn zbożowy, produkcja... Młyn zbożowy... No to tu przy torach myślę, że mógłby sobie stać. Jak najbardziej, przy czym ten gagatek potem może mi nie chcieć zawracać. Tutaj bym nie chciał młyna zbożowego. No mógłbym ewentualnie jeszcze tak. Mógłbym jeszcze tak i tam bym zajeżdżał. Wolałbym tak. A sru, damy tak. Cyk. Damy tak. Panoszymy się, słuchajcie, po tym naszym tutaj... I tutaj damy analogicznie drugi, no ale tu, skoro tak, no to my sobie to tak ustawimy, żeby po prostu był wjazd wygodny. Czyli mamy dwa młyny zbożowe, do których będziemy po prostu dostarczali tak na szybko tę mąkę, znaczy mąkę, nie mąkę tylko. Ale wiecie co, tutaj tak naprawdę, jeżeli tutaj tej rzeczki nie ma, bo jej nie ma, aha, bo to jeżeli niby jakiś tunel jest, no dobra. To oni tak zrobili, że jest niby tunel. No dobra, to... O, tu jakiś ładny stawek, widzowie. Ale ładnie tu jest. To jest jeszcze ładniejszy stawek niż tam. Bo tu jest jakiś pomost, jakieś motorówki, łódki, pontony, widzowie. No to aż mnie kusi, żeby drugą haciendę tu sobie zbudować. O, fajne. Tam jakiś taki jakby plac zabaw. Powiem wam, widzowie, że aż mnie kusi, żeby ten teren tu przejąć.
No, zobaczymy. Dobra, ale żeby przejąć teren, to my najpierw musimy, słuchajcie, ten. Dobra. Zobaczmy, czy. Tak się zastanawiam, czy jechać za tym gagatkiem już. A czemu on cofa? On jest tak mało inteligentny, że musi cofać. Co? Ten już ma pełen zbiornik. Łe, kurde, widzowie, czekajcie, bo tu już robota czeka. A gdzie ja mam ciągnik? Tutaj. Słuchajcie, pracownik już ma pełen zbiornik. To ile oni tak szybko będą. To tak szybko będzie, że przez jeden kurs, kurczę, już ma pełen zbiornik. To my jedziemy, widzowie, do roboty. Robota czeka. Oj, drodzy, kochani, ale jaja. Pracownik już ma pełen zbiornik. To chyba ten, tak? Nie no, to ten, co ma pełen zbiornik, to raczej by miał rurę wystawioną. To który to teraz? Widzowie, który ma pełen zbiornik? Powinien mieć pełen zbiornik ten, co ma rurę wystawioną. Ten w ogóle jakie manewry robi? Nie, no to coś tutaj jest nie ryn. Czekajcie, coś tu jest nie ryn. No przecież wątpię, żeby tamci z początku mieli pełne zbiorniki. Dobra, jedziemy tam zobaczyć. Słuchajcie, to teraz będzie ciężko to ogarnąć, bo mamy czterech pracowników i my ich musimy pilnować, który ma pełen zbiornik. No nic, lecimy. Na szczęście ten traktor jakąś tam prędkość w miarę. W miarę osiąga. A, że ma prawie pełen zbiornik. Dobra. Okej, okay. A ja tutaj. Dobra, widzowie, bo widzicie, ja tutaj zakładałem, że ma totalnie pełen zbiornik, a to jest, że prawie pełen zbiornik. Nie doczytałem. Czyli w tej sytuacji, moi drodzy kochani, w tej sytuacji będziemy musieli po prostu obserwować, który rurę wystawi. Bo ten pewnie będzie jako pierwszy, bo ten pierwszy robotę zaczął. I tam będziemy musieli to zawieźć. Oj, ale powiem wam, że ten most. Trochę wąski. Może bym sobie jakiś inny zamontował. Dobra, przejechałem. Dobra, widzicie? Ten już jest gotowy. Dobra, to obsłużymy obu naraz. Bo to chyba da się tak zrobić, że od tego pojedziemy do tego drugiego. Myślę, że no, do przyczepy to się zmieści więcej niż. Uwaga, da radę? Chwila prawdy. Jest, da się, widzowie. Działa. Działa. Dobra, okej. Okay. Działa, czyli tego opróżniamy i lecimy do następnego. Tam chyba 18 tysięcy litrów oni mieszczą w tych swoich, a przyczepa mieści ile? 50 tysięcy albo więcej? 22%, no tak. Średnio mi się to podoba, 30%, czyli jakby na trzech będę w stanie opróżnić, albo nawet nie, trzech nie opróżnię w życiu. Dwóch i pół bym powiedział, ale dobra, lecimy do tamtego teraz. Co jest, gościu, nie syp mi tu, halo. Co ty mnie tu sypiesz? Zabawy będzie dużo, kurczę, zrobienia tego siana, nie? Jak ja mam do tego gałgana tam wjechać, kurde, on tak dziwnie jakoś po środku. Nie chciałbym po zbożu jechać, ale i tak widzę, że będę musiał. Nie, nie będę musiał. Dobra, bo on tak kosi. Czemu on tak kosi dziwnie jakoś? Zobaczcie, Gostka, jak on dziwnie zaczął kosić. Jakoś tak na ukos. Lecimy do niego w takim razie, widzowie. Rozładować go. Mógłbym większą przyczepę też zamontować. Gdzieś miałem ciągnik, który ma większą przyczepę. Albo wiecie, co zrobimy? Kupimy po prostu szybko. Najmocniejszy ciągnik, żeby szybko jechał. I przyczepę. Większą, bo ta przyczepa jest troszkę za mała, myślę, do tej akcji. A tutaj jest ten młyn zbożowy też. Dobra. Zaraz się opróżnimy, to nie ma problemu z przyczepą. Ale ten tam w drzewo wjechał, niszczy mi, kurde, mój kombajn. Ale podoba mi się, widzowie, to. Podoba mi się to, bo właśnie byłem ciekaw, czy da się tak zrobić, że. Tylko jakby jesteśmy ograniczeni, słuchajcie, w ten sposób, że gdybym te pola chciał połączyć, orząc je i żeby wszędzie rosła pszenica, to jakby dla pracownika i tak polem będzie tylko to, co jest przez grę narzucone i żadne moje oranie tu nic nie zmieni, nie? Dobra, spadaj, gościu, kończ. Nie syp mi tu, halo.
I to jest niestety, widzowie, minus. To jest to, co mi się w farmingu trochę słabo podoba. Ale zobaczcie, 36 tysięcy litrów mamy pierwszy, no już jadę opróżnić, a wtedy pamiętam, jak robiłem sam te zbiory, prawda? To z tych małych pól, czterech małych pól, uzyskałem raptem, oj, coś tu mi nie pykło, widzowie. Coś mi tu nie pykło. Z tym młynem, słuchajcie, ewidentnie coś mi nie pykło. No nic. Z tych czterech pól, które ja robiłem, było, słuchajcie, widzowie, raptem 100 tysięcy. Także zobaczcie, jaka jest też, prawda, kolosalna różnica. Dobra. No tam trochę pod górkę może być, przecież nic nie stanie. Kto powiedział, że nie? O. Także różnica, słuchajcie, jest gigantyczna, moi drodzy. Różnica jest naprawdę gigantyczna. No i w tym momencie, słuchajcie, włączymy, wiadomo, produkcję mąki, a mąka będzie dostarczana, bo to wiem, że działało. O. To wiem, że działało, także z tym nie będzie, słuchajcie, problemu i mąka automatycznie będzie... Mąka automatycznie będzie transportowana do tych pizzerii, do tych tam innych rzeczy. Działa to, sprawdzałem, więc bardzo mi się to podoba. Bardzo fajna opcja, tylko widzę, że będę miał bardzo dużo roboty, słuchajcie, z pokłosami, znaczy z tymi, kubkami siana, nie? Żeby siano z tego zrobić. Wiem, że roboty z tym będzie naprawdę sporo, ale myślę, że to pole później też będzie zarąbiście wyglądało. Tylko teraz jest pytanie, czy ja się tutaj wyrobię z tym i kusi mnie jedna rzecz jeszcze do sprawdzenia, widzowie. Kusi mnie, żeby spróbować na tego ciągnika, żeby kupić jeszcze jeden ciągnik, a i na przykład tym podjechać pod kombajn i spróbować pracownika zatrudnić. Czy to by działało? Że ten pracownik ma mi wyładować z kombajnu i po prostu zawieźć do młyna naszego. Coś to tak nie do końca zawsze, powiem wam szczerze, działa. Ten czemu rury nie zło? Co on jest? Co ten gościu się... A widzicie, zablokował, a i przestał i skończył robotę, nie? Co za cham. Widzowie, no co za cham jeden. No dobrze, już jadę do ciebie, Gostek. Ej, ja się tu nie wyrabiam, patrzcie, tego jadę opróżnić, a tamci już mają 80% zapełnienia. Co jest, ja złe kombajny kupiłem, czy co? Czy to tak szybko się dzieje wszystko, patrzcie. Ale tamten się zwolnił, no co za prostak. Ja tu gościa do roboty wziąłem, słuchajcie. A ten się zwolnił, bo mu się, nie wiem, młyn zbożowy nie podoba przy torach. Ja mu dam, trzeba nowego zatrudnić. Ale powiem wam, że przy czterech pracownikach, zobaczcie, jakie to jest... Jest co robić, te pola są dosyć spore i przejeżdżanie, żeby ich opróżniać. Za chwilę będzie komunikat, że ma już na 100% pełen zbiornik. A zobaczcie, dopiero co tamtych dwóch opróżnialiśmy, prawda? Przypuszczam, że to znowu ten, którego jako pierwszego opróżnialiśmy. Więc raczej tu będą takie sytuacje, w których taki przestój będzie miał miejsce, że oni będą się zatrzymywali z tą rurą wystawioną, bo ja o, widzicie? Ma pełen zbiornik. A ja tu chciałem jeszcze pracownika zatrudnić i to zrobię oczywiście, i to zrobię od razu. Czekajcie, to może tu sobie staniemy i to objedziemy jakoś. Także zobaczcie, ile tu jest roboty, ale mi się to podoba, wiecie, mi to tak kręci, widzowie, że jest taka... No, że jest taki młyn, nie? No, dalej. Bardzo mnie to, widzowie, się podoba, że jest taka... Taka, wiecie, taka, no bym powiedział, orka totalna. Dobra, to zróbmy inaczej. Jak ten nie chce mi jeździć w tę stronę, to niech jeździ w tę. To niech jeździ w tę stronę, co się będziemy z nim szczypać, nie? Moi drodzy, lecimy dalej rozładowywać, ale jaja. Powiem wam, że to mnie naprawdę się tak podoba, bo wiem, teraz ktoś z was napisze, kurde, gościu, cieszysz się jak dziecko. No tak, widzowie. Dokładnie tak, cieszę się totalnie jak dziecko, że to takie jest... Oj, tutaj też widzę z tym. Wiecie co? Do tego młynu jeszcze nic nie zawoziłem, więc... Na razie go usuńmy. Na razie go usuńmy, później się zobaczy. Po prostu ten taki... natłok pracy, który tutaj mam,
mega mnie kręci, nie? Tu bym sobie mostek, widzowie, zbudował. Gdzie jest ta woda? Ja bym tutaj najchętniej sobie zbudował mostek, a mostki posiadamy i mamy. I uważam, że trzeba sobie, widzowie, życie ułatwiać. Czy to taki metalo... Ten troszkę wąski. My mamy tu ładniejsze, widzowie, mostki. O, nawet taki brzydki. Ale mamy ładniejsze o wiele. Ale niech już będzie taki brzydki. Będziemy sobie... I tutaj będziemy wodą ładnie to wszystko, słuchajcie, robili, że zobaczcie, będzie taka ładna rzeczka, nie? Totalnie prawdziwa z wodą. Ale kręci mnie to. Dobra, to ja nie wiem, czy czasem tutaj tego młyna zbożowy... A nie, no tam był przecież ten młyn zbożowy, nie? Tam, o, tam stoi. No to bez sensu. Wiecie, życie trzeba sobie ułatwiać, widzowie, prawda? Nie utrudniać, a ułatwiać, ale powiem wam, że pola jednak są dosyć spore i faktycznie oni tutaj, no... dużo zbierają, nie? Ten gdzie wjechał? To jest jego część pola? Dobra. Dobra, widzowie, dobra. Czy ten tutaj nie ma za dużego pola? Chyba, że tamten mu wjechał na to pole, bo już nie wiem, czy tamten przypadkiem mu nie wjechał na jego pole. Poza tym tam zostawił taki jakiś pasek niewygolony. No co za gość, nie? To mi się akurat w farmingu bardzo podoba, że zobaczcie, tak jak oni sypią, tak faktycznie w tym miejscu jest nasypane. Dobra, już koniec. Że tak jak oni sypią, tak w tym miejscu faktycznie jest nasypane. Bardzo mi się to podoba. No nic, musimy tutaj przez gościa po zbożu przejechać. Chociaż to chyba nie wpływa, powiem wam, na zbiory. Takie w świecie realnym, no to byśmy już mieli zniszczone, nie? Ale tutaj w farmingu chyba to już nie wpływa jakoś. Już doładujemy, żeby go troszkę wyładować, bo... Żeby czasu nie tracić, moi drodzy. Chociaż ja nie wiem, jak on... Już następny ma 80% pełnego zbiornika. Zobaczcie, ledwo tych zdążyłem wyładować, a tamten, którego pierwszego wyładowywaliśmy, już ma pełen zbiornik i już trzeba tam lecieć. I już tam lecimy, słuchajcie, widzowie. No to jest niesamowite, nie? To jest tak niesamowite. Podoba mi się to, widzowie. Podoba mi się to. Tak mi się to, słuchajcie, podoba. Dobra, 52 tysiące litrów tą przyczepę wchodzi. No trudno, no. Mogłoby trochę więcej. Później będziemy te wszystkie rzeczy ustawiali, jeśli chodzi o produkcję mąki. No dalej, wyładowywuj. A wiem, że ten młyn tutaj tak średnio wygląda, tak ten, ale to jakby nie ma... Słuchajcie, on jest w krzakach, on nie ma... Ten, w tej części ten młyn nie ma wyglądać, on po prostu ma... spełniać swoje zadanie w postaci takiej, że o, jak widzicie, ma po prostu być miejscem sypu tego na szybko, a wiadomo, że mąkę będzie automatycznie transportować. Patrzcie, jak on dziwnie kosi. Oni jeżdżą sobie po polach. No dobra, dziwnie to, widzowie, wygląda, bo dwóch kolesi jeździ na jednym polu, nie? I sobie przeszkadzają. A tamten myślałem, że będzie jeździł jednak u siebie. No trudno. Co tu jeszcze, moi drodzy? No już ma pełen zbiornik i znowu lecimy, nie? Zobaczcie, jaka to jest orka. No tutaj trochę te tereny, wiadomo. Ja się pobawię tą rzeczką. To mogę wam obiecać, że rzeczką się pobawię, bo mi się... A, tutaj woda się nie wiem czemu zrobiła. To muszę to usunąć. To musiało mi się może kliknąć, wiecie? Musiało mi się, widzowie, może przez przypadek kliknąć. Da się to zburzyć? Da się to zburzyć. O! Widzicie, coś mi się źle kliknęło i... Dobra, to mi się źle kliknęło. Natomiast tutaj będzie to fajnie wyglądało. A, bo to takie duże widocznie było i na pole wyszło. Ale powiem wam, że chciałbym tutaj właśnie, żeby taki strumyczek był. Zobaczymy. Zobaczymy. Teraz nie będziemy tego rozkminiali, widzowie, bo tam już widzę, następny pracownik ma pełen zbiornik. Ale jestem najarany, słuchajcie, tym wszystkim. Naprawdę, powiem wam, że tak... Wiecie, bo jakby no, poznaliście mnie z tej strony, że tutaj dużo tymi drzewami się zajmowałem, później mlekiem, prawda, czyli takie bardziej no, biznesowe sprawy niż stricte rolnicze. I właśnie dlatego, że mi gdzieś tam tego typowego rolnictwa brakowało,
Chociaż z drugiej strony kręciło mnie to, że na przykład, wiecie, zwierzęta trzeba dokarmiać, bo zaraz się kończy jedzenie. Zaraz będziemy oczywiście, słuchajcie, musieli to... Zaraz tą słomę oczywiście będziemy musieli do krów zawieźć, bo chyba z tego, co widziałem, u krów jest 0% słomy. Także wiecie, już będzie trzeba uzupełnić, więc myślę, że spokojnie tutaj tej słomy, co nazbieramy, to zapełnimy wszystkie obory na cały rok, bo to też tak wygląda, zauważyłem, że jak się na full czymś zapełni, przynajmniej jedzenie u krów starcza na parę miesięcy, jeśli jest na full zapełnione tym TMR-em, nie? A fabrykę TMR-u mamy, tylko tu niestety, widzowie, minus. Minus jest taki, że nie działa. Nie działa w przypadku TMR-ów. Nie działa to w ten sposób, że się produkuje ta pasza dla krówek, tak? I że ona się dostarcza do obór. Niestety nie, ona się sama, widzowie, nie dostarcza, musimy ją wozić. Jest to troszeczkę dla mnie takie, no, czasami uciążliwe, natomiast też myślałem, ale już nie chcę. Znaczy, nie mam pomysłu na przebudowę, o, może tak wam powiem. Bo wpadł mi do głowy, widzowie, taki pomysł, troszkę szalony, że żeby przebudować obory dla krów, bo to są obory przejazdowe. I skoro bardzo fajnym pomysłem i bardzo sprawdzonym było zrobienie tych pastwisk dla owiec, że po prostu jedno obok drugiego, wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby w tym stylu zrobić obory dla krów, bo one są przejazdowe, więc po prostu z jednej bym wyjeżdżał, wjeżdżałbym w kolejną. Natomiast coś tam do końca mi chyba w tym nie... Nie pamiętam co, ale coś mi do końca w tym nie pasowało. Bo to na pewno byłby fajny pomysł, widzowie, nie? Gdyby tak zrobić. I wtedy mielibyśmy naprawdę pełen taki komfort. A co, gościu mi tu jakiś pasek chce zostawić? Nie, no co, ja będę będę teraz, widzicie, będę jeździł i będę po gamoniu jednym, kurczę, musiał poprawiać, bo oczywiście nie może tu się nam nic zmarnować. No chyba nie sądzicie, widzowie, że będziemy zboże marnować. Więc tak jak ostatnio gościowi odpuściłem, tak tym razem absolutnie. Tym razem to ja będę jeździł i będę po nim poprawiał. Nie ma żadnych pasków do zostawiania. Nie ma takich możliwości. Ale fajna akcja, słuchajcie. 4 kombajny posiadamy i 4 kosi naraz. Da się to zrobić. Ja tylko jeżdżę i zbieram od nich to i tak naprawdę ledwo nadążam, bo zobaczcie, tamten już jest do wypełnienia, ja muszę szybko to zawieźć do... Muszę szybko to do silosu zawieźć. No, no rewelacja, widzowie, podoba mi się to. Powiem wam szczerze, absolutnie szczerze, że dawno nie byłem tak nakręcony na jakąś czynność. Tak jak oczywiście ze ścinaniem drzew byłem nakręcony, bo już widziałem pieniądze przed oczyma, ale to musiałem się poświęcić. Tak tutaj jakby, no wiadomo, że no tą mąkę my nie robimy dla kasy, tylko... Znaczy, ja nawet nie... Słuchajcie, no tak szczerze, widzowie. Wiesz, przy tych pieniądzach, które ja mam, ja nie musiałbym tego robić, co robię teraz, tylko bym sobie tą mąkę mógł kupować, prawda? Ja to robię jednak na zasadzie takiej satysfakcji, że wiecie, że będę wiedział, że ta mąka cała w 100%, no to jest jakby przeze mnie, za moją sprawką, tak? I... To mi da satysfakcję, kiedy zobaczymy, że wszystkie fabryki typu pizzeria, piekarnia, tam nie wiem, jeszcze chyba ta ciastkarnia, tak? Znaczy fabryka ciastek w sensie, że wszystkie w 100%, kurczę, mają... Że w 100% te fabryki mają ten... Mąkę z naszej produkcji. I to na przykład mnie kręci, bo tu te efekty będą widoczne, bo już nie wiem, ile tej mąki... zgromadziliśmy, ale to możemy w bardzo łatwy sposób, widzowie, przecież sprawdzić. Młyn zbożowy, zobaczcie. 140 tysięcy litrów, to ja nie wiem, czy nam się to zmieści tu wszystko, jak mam być szczery. I w tym momencie zobaczcie, tutaj zróbmy od razu zmień tryb produkcji, sprzedaż, nie dystrybucja. Zobaczcie, jakie to jest fajne. W poprzednich żniwach, mówię, ledwo 100 tysięcy mąki tej pszenicy uzbieraliśmy, w tej chwili już mamy 140, a myślę, że może w połowie jesteśmy roboty.
No może w połowie, czyli wiem, że już razy dwa to będzie. Dobra, lecimy do pierwszych i tam będę musiał młyn zbożowy wybudować, bo jak widzicie się nie pomieścimy, widzowie. Ale czemu oni tak dziwnie koszą, tego ja nie potrafię, ja widzowie, tego zrozumieć. Czemu oni tak dziwnie tutaj koszą? I co, skończą robotę, a tam jest jeszcze kawał pola do skoszenia. Co za gagatki jedne, no. Co za gagatki, ale tu będzie tych... Bardzo ładnie, że te pokłosy, znaczy, że włączyłem ten pokos zboża, nie? I już widzę, jak ta przyczepa samozbierająca, znaczy ten, ta, tam, znaczy nie samozbierająca, tylko ta do tworzenia bel. To ten? Ten, dobra. To tu musimy, słuchajcie, też gdzieś młyn zbożowy postawić pomiędzy tymi dwoma gostkami. Ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie. Szybka akcja, widzowie, muszę to szybko znaleźć, bo czasu coraz mniej. Gdzie ja bym mógł tutaj młyn zbożowy postawić? No był tu i to jakby przeszkadzało troszeczkę. No wiecie, no mógłby być od biedy i tu postawiony, nie? Mógłby być tu. Nic by się nie stało. I chyba tak zrobimy, widzowie. Chyba tak zrobimy. To było to? Nie, to jest jeszcze olejarnia. O kurde, jeszcze fabryka płatków zbożowych później dochodzi, widzowie. Także jak widzicie, no jest tu temat jak najbardziej gruby. Gdzie ja tam przejeżdżałem? Aha, tamtędy przejeżdżałem. No to może być sobie śmiało. Tutaj drzewo się zburzy. Tam. Kichać to drzewo. Kichać to drzewo, moi drodzy. Wiecie, że drzew to ja sadzę tak dużo, że gdzie ja to postawiłem, ten młyn zbożowy teraz, bo się pogubiłem. Ej, zgubiłem się. Dobra, tam. Dobra, tam musimy jechać. No i super. To teraz się tutaj opróżnimy. Ale akcja, naprawdę. I ciekawe, możliwe, że da się zatrudnić pracownika do robienia słomy, bo jeśli tak, ja się wam przyznam, widzowie, że z miłą chęcią bym... Czemu zakończył pracę? Ja mu dam zakończyć pracę. Bo wiecie, ja wtedy z miłą chęcią bym również kupił takie, chociaż jeszcze dwa ciągniki, no albo jeden, że zobaczymy. Jednego mamy, to może jeszcze jednego, i żeby dwóch pracowników jeździło i tworzyło mi tutaj te bele siana, nie? Nawet już bym był gotów sprawdzić, czy da się zatrudnić. Już jeden by mógł jeździć i to robić. Ciekawe, czy się tak da, widzowie. Jestem ciekaw, czy się da. A ten tu jeszcze połowy pola, zobaczcie, to jeszcze połowę pola ma do skoszenia, gostek. Ja pierdziele. Nie no, widzowie, słuchajcie, no, znowu nie będzie to krótszy odcinek, bo tu się tyle dzieje, że aż mi nawet, słuchajcie, szkoda w tym momencie jakoś tam pauzować, ale będziemy musieli tak zrobić i wam po prostu pokażę wyniki na koniec. Natomiast powiem wam, że jestem mega nakręcony, nie? Jestem mega nakręcony tym wszystkim. No bo to jest tak zwane bardziej prawdziwe rolnictwo, tak? Wiecie, no chociaż no nie można powiedzieć, że krowy czy kury nie są rolnictwem, no bo też są. No ja tutaj poszedłem bardziej w te fabryki, ale no siłą rzeczy tak to jest i w świecie realnym przecież również mleko leci do mleczarni, znaczy leci, jedzie, wiadomo, tak? Jedzie do mleczarni, z mleczarni gdzieś tam dalej jest dostarczane, także... Ale tak jak mówię, nawet to mleko butelkowe, znaczy ono się nazywa bottle of milk, natomiast ono jest w kartonikach. Nawet wszystko, co mieliśmy w sprzedaży, zostało przeze mnie wyłączone. Każda sprzedaż automatyczna, widzowie, jest przeze mnie wyłączona. Dobra, wiecie co? My tego gostka byśmy mogli tutaj już puścić, jeżeli by się dało oczywiście. A to się zaraz przekonamy, czy się da gostka puścić. No jak wiecie, robimy ostrą akcję. Co my się będziemy szczypać? Tylko ten ma połowę dopiero zrobione, więc nie wiem, czy jego nie lepiej tutaj puścić. Następny zakończył pracę. No nie podoba mi się to, widzowie. Bardzo mnie się to nie podoba. Włącz prasa. Bela ok. Opuść. Widzowie. Nie da się. Nie da się pracy tworzyć na to. No tak też myślałem, no. Dobra, ale to jest na tyle, słuchajcie, powiem wam szczerze, że to jest na tyle przyjemna robota, że ja się chętnie tym zajmę, wiecie? Podoba mi się to, więc się chętnie tym zajmę, to akurat
nie ma najmniejszego problemu. Tylko moje pytanie brzmi, czemu te dwa gagatki skończyły tam pracę? Co tam jest nie tak z tym polem? Ten też właściwie dopiero połowę pola skosił. Także jesteśmy dopiero w połowie roboty, widzowie. Natomiast tutaj mi się to bardzo nie podoba, bo no kurczę, muszę chyba też poprawić troszkę ten teren. Zobaczcie, bo oba gagatki skończyły pracę, gdzie tak naprawdę tej pracy nie skończyły. Albo skończyły? W życiu nie skończyły. No co za... Widzowie, co za chamy, no. Popatrzcie. No kto to widział? Co znaczy skończył pracę? Co znaczy skończył pracę? Już muszę po nim poprawić gagatku jednym. Co znaczy skończył pracę, jak tam mamy jeszcze taki kawał pola? Przecież to chyba jest nasze pole, nie? Czy nie? Widzowie, teraz nie wiem, teraz wątpiłem, czy to jest nasze pole. Ale jeżeli tak patrząc tą kategorią, zobaczmy, jak tam wygląda jeszcze to pole pod górkę, bo może fajnie by było tamto pole wykupić i wtedy za jednym zamachem od razu też tam robić. Bo w tym momencie, widzowie, no te 200 tysięcy, jeśli by nam wyszło litrów mąki. Znaczy, muszą być dwa młyny zbożowe zapełnione. To jest szansa, że nam mąka starczy na cały rok. Bo tu wiadomo, no żniwa w postaci... Żniwa, słuchajcie, w postaci... No zboża, no to jest raz do roku, nie? Czynność wykonywana. Tego nie... Wiecie, trawę to ja sobie mogę kosić ciągle, ale... Żniwa raz do roku. Dobra, leci. A co z tym kombajnem? Więc, moi drodzy, no a ten jeszcze też nie pokosił. No co za ham rogaty jeden. Ja nie mogę, nie? Co z tymi pracownikami, widzowie, jest nie tak? No słuchajcie, no co jest nie tak z tymi pracownikami, ja się pytam. Dlaczego skończył pracę? Jakim prawem, ja się pytam, on skończył pracę? Dobra, widzowie, słuchajcie, mamy i tak już godzinę odcinka, więc zróbmy może tak, że faktycznie ja zrobię jakąś tam szybką pauzę i już, no wiecie, no tutaj czynności będą się powtarzalne, tak? No będę jeździł i zbierał od nich, słuchajcie, to zboże, tak? I zawoził do obu młynów zbożowych, w ogóle jaja wyjdą, jak się okaże, że w obu młynach zbożowych to zboże mi się po prostu nie zmieści. To będą jaja na maksa, nie? Wtedy, widzowie. Naprawdę wtedy będą jaja. Więc widzimy się, jak oni to skoszą. Ja jeszcze się wezmę za robienie tych bel. Może też wtedy spauzuję i pokażę wam, jak wygląda pole z belami. Natomiast pokażę wam wyniki, jeśli chodzi o te zbiory. I wtedy będziemy widzieli, czy to się nam, widzowie, wszystko opłaca. Nie, my nie jedziemy tutaj wyładować, bo ten i tak jest już prawie pełen, a poczekamy na Gostka. Dobra, także my się za chwilkę, widzowie, widzimy. No dobra, moi drodzy, jestem już prawie końcówka. Trwa to strasznie długo, ale możecie sprawdzić w sumie po czasie. No, ktoś jest spostrzegawczy, to wyliczy, ile gdzieś tam poza odcinkiem walczyłem z tym. Ja nie umiem tego określić, no myślę, że będzie to z 40 minut. Natomiast, moi drodzy, ten pracownik na tym w zasadzie pozornie najmniejszym polu walczy najdłużej, znaczy najmniejszym. Ono nie jest najmniejsze, musimy sobie... W ogóle tak dziwnie kosi. Zobaczcie, to jest chyba jedyny gamoń, który, zobaczcie, jakieś dziwne tutaj rzeczy uskutecznia, ale zobaczmy sobie te pola, moi drodzy, zobaczmy sobie. Ten, który walczy, no to walczy tutaj. No nie jest to najmniejsze pole, to na pewno było mniejsze, to... No kurczę, powiem wam jedno, moi drodzy. Co ciekawe, pole 68 i 69, zobaczcie, widzowie. Czyli te pola, ci pracownicy jeździli tak, że tak naprawdę mógłbym tutaj też to zaorać i też by mi kosili. Natomiast jak widzicie, kosili w dziwny sposób, ten tutaj zakończył pracę, nie wiem, czy faktycznie zakończył. Tu jest jakiś problem z tymi dużymi polami, bo zobaczcie. Ci pracownicy, nie, ja nie wiem, ja ich nie rozumiem kompletnie, ich nie ogarniam. Jakoś tak dziwnie dla mnie oni tutaj pracują, zobaczcie, co chwilę tutaj mi zakończają pracę. Już chyba 5 łącznie tutaj ich było, jak nie więcej, także na tych dużych polach jest jakiś no mega niefart Stefan. Już to dokoszę, no bo wiecie, szkoda mi zostawiać takiego kawałka. Już tam jak jakaś kępka gdzieś została, no to trudno i pewnie zaraz ocenimy,
jeszcze jest. Zaraz zobaczymy, ile tak naprawdę w młynach zbożowych będzie tej pszenicy. Z tego co wiem, to chyba z 5 litrów pszenicy wychodzą 4 litry mąki, jeśli dobrze pamiętam. Także no, ten ma, ale zapieprz niezły, widzowie. Zapieprz na pewno no, dosyć konkretny, bo co chwilę zbiorniki mają pełne i tu naprawdę przy 4 pracownikach ja sam, żeby ich ogarniać i ich opróżniać, to miałem co robić. Miałem, moi drodzy, co robić. Dobra, ja już to dokoszę do końca. Co mi się trochę nie podoba w tych pracownikach, to tak jak mówię, zobaczcie, jakieś takie dziwne kępki zostawiali. Nie jest to dla mnie zrozumiałe. Ta sztuczna inteligencja no jest ewidentnie sztuczna, nie? No w ogóle nie ma nic, słuchajcie, z myśleniem wspólnego. Może to też zależy od tego toru, znaczy na pewno to też zależy od toru jazdy, jaki im narzuciłem i być może z tego wynika, że mi dwa pola jednocześnie kosili. Natomiast plus taki, że jak tych dwóch pracowników kosiło no w sumie no dwa pola jednocześnie, czyli jakby jedno duże pole, nie wchodzili sobie w paradę. To trzeba przyznać, widzowie, że tutaj nie było sytuacji, w których ci pracownicy by, no nie wiem, w jakiś sposób sobie przeszkadzali. Tu nie. Takich sytuacji absolutnie, widzowie, nie było, więc to na pewno jest na plus. I tu jestem mile zaskoczony. Podoba mi się to, że to... Dobra, już dokoszę, bo mnie troszeczkę te kępki jednak rażą w oczy. Bardzo mi się, słuchajcie, podoba to, że... No, że faktycznie da się tak zrobić, tak, że na kilku polach tych kilku pracowników jednak nam tutaj kosi. Bardzo mi się to podoba. No, już tamten niech poczeka, ja tu chcę dokosić te kępki, bo one mi się strasznie nie podobają. I teraz tak, zaraz zobaczymy, ile wyjdzie, ale przypuszczam, że no z 500 tysięcy litrów tak około tej pszenicy będziemy mieli, czyli tej mąki będzie, no myślę, taki zapas na rok, żeby dostarczyć do wszystkich niezbędnych fabryk, to myślę, że tą mąkę będziemy liczyli w następnym odcinku, jak ona się już wyprodukuje i będziemy patrzyli, jak to wygląda, jakie jest zapotrzebowanie, żeby już tego odcinka tutaj nie przedłużać. I oczywiście, widzowie, też nikt nie powiedział, że na tych polach zawsze musi rosnąć pszenica. My tu możemy sobie czasem inne rzeczy takie pilne tutaj zapewniać, chociaż w przypadku na przykład bardzo potrzebnego cukru, czyli co za tym idzie buraków cukrowych, to myślę, że te poletka takie, które są tam koło tych uli, myślę, że w zupełności wystarczają. Zastanowię się, czy tutaj przy torach uli nie wybudować, bo może ule podobno zwiększają jakieś tam plony. Gdzieś tam było napisane, także no przemyślę temat, widzowie, przemyślę. Dobra, idziemy gościa opróżnić. Na pewno powywalam te wszystkie drzewa przy torach, ale też od razu wam mówię dlaczego. Słuchajcie, nie dlatego, że nie lubię drzew, bo ja drzewa uwielbiam i je sadzę na potęgę. Natomiast podczas ostatniego odcinka niestety wyskoczył mi już taki komunikat, że za dużo drzew. Także wiem, że gdzieś nie znalazłem moda, który by to... Tak jak znalazłem moda w przypadku zwierząt, bo w przypadku zwierząt macie limit na 10, powiedzmy, tych obór czy tam pastwisk. Znalazłem moda, który to zwiększa i super, i dlatego mogłem owiec tyle wybudować i krów i tak dalej. Natomiast nie znalazłem moda w przypadku na drzewa, a szkoda. No to będziemy musieli tam, gdzie te drzewa są niepotrzebne, a na polu według mnie one są całkowicie niepotrzebne. Zresztą widzę nawet, że przeszkadzają naszym pracownikom. No to będziemy musieli tutaj te drzewa po prostu powywalać. Tak ja bym to, widzowie, widział. No i powiem wam szczerze, kurczę, no zobaczymy, zobaczymy. Żniwa uważam za bardzo udane. Już może sobie zobaczmy. Moi drodzy, wstępnie mamy jeden młyn zbożowy, drugi, zobaczcie, pszenica, prawie na full pełny jeden jest młyn, no drugi, no tak pewnie do 200 tysięcy dojdziemy tych litrów, bo tam jeszcze muszę opróżnić oczywiście te kombajny, które stoją. Także myślę, że spokojnie, no to skoro te pół miliona będzie, no bo 500 tysięcy litrów, jakby nie patrzeć, to jest pół miliona, widzowie, nie da się tego ukryć. Więc skoro tak,
A ostatnio razy dwa mieliśmy słomę, no to tutaj jestem wręcz przekonany, że tej słomy będziemy mieli no około... Tu już nie będziemy, widzowie, ja nie będę tego, słuchajcie, przez cały czas teraz robił, bo to myślę, że będę musiał robić na raty, bo tu roboty będzie naprawdę sporo, tym bardziej, że widzieliście, że ta cała moja pauza w czasie, gdzie tylko i wyłącznie robiłem jedną czynność, która polegała właśnie na jeżdżeniu, zbieraniu tej pszenicy od kombajnów, tak, od pracowników, także w sytuacji, kiedy no tak to wygląda, to ja myślę, że nie jestem w stanie tak tutaj zebrać tej całej słomy, tego siana, znaczy się. Znaczy nie, słomy, dobrze powiedziałem, sorry. Ciągle źle mówię, siano to przecież się tutaj z trawy tworzy. Także będę musiał to jakoś na spokojnie sobie po prostu na raty pojeździć, bo roboty będzie z tym na pewno, widzowie, bardzo, ale to bardzo dużo. Bardzo dużo, ale... Będziemy mieli milion litrów, słuchajcie, właśnie słomy, a to oznacza, tak na oko mówiąc, na razie strzelam, nie jestem przekonany w 100% tego, co mówię, ale wydaje mi się, że to oznacza, moi drodzy, że wszystkie trzy, cztery na pewno obory, no tam koni nie liczę, bo konie akurat jakieś tam śmieszne ilości, u koni jest chyba potrzebne tylko 20 tysięcy tych litrów. I to jakby jest, to jakby się nie kończy, jakby u koni to raz wrzucasz chyba na rok i to tam jest, natomiast bardziej no jest to siano, tutaj ta słoma potrzebna w przypadku krów, więc przypuszczam, moi drodzy, że może być tak, że no co, czemu to tak jakoś dziwnie zbiera, mogłoby szerzej zbierać, nie musiałbym dwa razy jeździć. Więc przypuszczam, że w przypadku właśnie tutaj krów, to też raz będziemy mieli zapas tego siana, słuchajcie, i słomy na rok. No siana mówię w sensie strawy, tak? No bo siana to my mamy, słuchajcie, ogromne ilości, widzowie. Tak ogromne ilości, słuchajcie, jeśli chodzi o siano strawy. No bo tej trawy tam, tych łąk jednak troszkę narobiłem. I co, gościń? Aha, jeszcze kosi, dobra, kosi. No tak, kosi, to poczekamy za nim, niech skosi i zobaczymy, jak skosi. No to musiałbym tu też pomyśleć, czy troszeczkę nie doorać tych pól tak bardziej po swojemu i zobaczyć, czy to może mieć jakiś wpływ na potencjalnie ich zbieranie. Mówię oczywiście o zbieraniu przez pracowników. Chciałbym się przekonać, czy to będzie miało jakiś wpływ, jeśli te pola bym tak po swojemu, jakby to powiedzieć, przeorał, czy oni będą jednak, no bo skoro na dwóch polach jednocześnie kosili i sobie wjeżdżali, że tak powiem, swoje terytoria, no to znaczy to, że w sumie nie wiem, na jakiej zasadzie działa ta sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o tych pracowników, jest to dla mnie troszkę niezrozumiałe, bo raz wychodzi na to, że oni tylko w obrębie danego pola. Nieraz miałem taki komunikat, że nie znaleziono pola, a ten tu ale nakosił. Nie, no będę musiał po gościu poprawić, bo na to się patrzeć nie da, widzowie. I już nie wspomnę, że ten koleś, chociaż on tu najdłużej pracuje, on się tu nie zwalniał, nie? To jest jedyny, który najdłużej pracował, natomiast tak pracował wytrwale, że aż do rowu wjeżdżał, nie? Ale ten stawek będziemy musieli, znaczy stawek, ten strumyczek tutaj, rzeczkę będziemy musieli ładnie tutaj właśnie wodą sobie zrobić. No mam taki plan, żeby tutaj właśnie to było tak fajnie, że jest tutaj woda. No zobaczymy, widzowie, zobaczymy. Ale tu, kurde, jest tego, ja pierdzielę, patrzcie, ile towaru. Także już przez taki kawałek przejechał. A zobaczmy, przeliczmy te bele. Raz, dwa, trzy, no około 3 do 4 bel jest na jednej długości takiego paska, a jedna bela ma, słuchajcie, 9000 litrów, jak dobrze pamiętam, no to już, słuchajcie, na jednym pasku mamy 20, bo jeżeli 3, no to 27 tysięcy litrów, a na większym więcej, także no, to zobaczcie, to milion jak nic będzie ze wszystkich pól. O, zobaczcie, tu już mamy 4 bele, znaczy 3, przepraszam, 3, no ale wychodzi na to, że chyba jeszcze czwarta będzie, nie, już nie zdążymy czwartej nie damy radę, ale będzie trzeba dokosić tutaj ten kawałek, bo ja nie wiem, czemu ten gagatek Gaugan 1 nie dokosił, ja nie wiem, oni jakoś tak, słuchajcie, dziwnie koszą.
ci pracownicy, ale na przykład jeśli on tutaj tak kosi, widać jak jedzie, no to też bym mógł troszeczkę to pole powiększyć, prawda? Wiecie, będę sępem i powiększę. A czemu on cofa, co on? Dziwnie oni jacyś pracują. Pracownicy dziwni jacyś, tacy nie wiem, z kosmosu. O, teraz mi ładnie zbiera. Może trochę krzywo jechałem wtedy, słuchajcie. Może tak trzeba dwoma kołami między? Nie, tak. Przepilnować może. O, jeżeli tak jadę, to zbiera dobrze. No, muszę się jeszcze nauczyć, bo tutaj czasem nie trafię idealnie i potem mi jakieś tam zdziebko zostaje, a wiadomo, że tak się mówi, a zdziebko tu, zdziebko tam i to się też by nazbierało, nie? Nie, żebym był jakimś sępem, wiecie, no ale jak już jadę, no to już lepiej by było dobrze zbierać, nie? I mieć więcej. Też po to to robimy, żeby mieć tą słomę. Przecież nie chcę tutaj, wiecie, na gotowca sobie iść, nie chcę tej słomy kupować, bo po co? Dobra, gościu skończył robotę. Nie wiem, ile tam ma uzbierane, jeszcze go opróżnimy i zobaczymy. Dobra, dobra, no to zaraz będziemy wiedzieli już na 100% ile, a znaczy nie będziemy wiedzieli na 100%, bo jeszcze są pozostałe kombajny, a powiem szczerze wam, drodzy widzowie, że już mi się nie chce tych wszystkich kombajnów w tym odcinku opróżniać. Zrobię to sobie na spokojnie poza odcinkiem. Pousuwam te wszystkie drzewa tutaj dookoła, które gdzieś tam no, w pracach na polu mogą przeszkadzać. Po to, żeby móc posadzić drzewa tam, gdzie chcę. Tak? Jeszcze mam do pozbierania przecież tą trawę ze swojej posiadłości, że tak powiem. Ale podoba mi się. Bardzo mi się podoba po takiej całej, słuchajcie, właśnie pracy po zbieraniu tej pszenicy, że te snopki tak fajnie wyglądają, nie? Z tą słomą. Bardzo mi się to, widzowie, podoba. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. O, teraz będzie ciężko mi tak pod to podjechać, tak akurat krzywo stanąłem, a może się uda. Najwyżej cofniemy. Aha. Tak, niektórzy powiedzą, że prawo jazdy w chipsach wygrałem. No, może będziecie mieli rację, widzowie. Może będziecie mieli rację. Znaczy, ta mechanika gry, powiem wam szczerze, w farmingu jest taka średnia. Nieraz mam tak, że nagrywam jednego dnia i odcinki z farminga i z Eurotrucka. W Eurotrucku jest tak dokładna ta mechanika, na przykład jazdy ciężarówką. Jeżeli w odcinku z farmingu jeżdżę ciężarówką, bo na przykład ciężarówkami wożę jedzenie na przykład do krów, jeżdżę coś tam ciężarówką, czy to mleko odbieram i później wsiadam właśnie do Eurotrucka, to ja w Eurotrucku głupieję. W sensie, że tu w farmingu jest tak jak, no nie wiem, jeszcze odnośnie jazdy tym ciągnikiem można by powiedzieć, że jest spoko, tak odnośnie jazdy innymi pojazdami, no to ta mechanika jest bardzo, bardzo popsuta. Dobra, ostatnią, słuchajcie, zawieziemy, widzowie moi drodzy, no i to będzie w zasadzie tyle w tym odcinku, no bo wiadomo, że graliśmy na czasie bardzo spowolnionym, więc w tym czasie nic z wełną nie zrobimy, ale wam tylko zapowiedziałem po prostu to, co planuję, czyli plan jest teraz taki, że ja sobie poza odcinkiem, no tutaj poogarniam, wiadomo, tą słomę, tak, już tam gdzieś na spokojnie, nie wiem, ile mi to czasu zajmie. Bo też wiadomo, że mam swoje sprawy, nie tylko siedzieć przy farmingu. Poogarniam to sobie, moi drodzy. Mam do poogarniania jeszcze jakieś tam inne rzeczy. No i w tym czasie z pewnością mi... na krówki muszę nakarmić. I w tym czasie, słuchajcie, z pewnością mi bardzo ładnie się wyprodukuje ta mąka. Znaczy mąka, wełna w tym, bo ja tu myślę teraz o wełnie. I będziemy z wełną mogli działać w następnym odcinku z przemysłem, powiedzmy, ubraniowym, porównywać, a z mąką, właśnie a propos mąki, to tutaj mamy na full praktycznie. Ja myślę, że słuchajcie, patrząc, że muszę jeszcze 3 kombajny opróżnić, bo łącznie było ich 4, więc myślę, patrząc na to, że muszę jeszcze 3 kombajny opróżnić, no jestem prawie, że pewien, że oba młyny zbożowe będą na full. No i oczywiście tutaj już sobie ustawię, żeby to już było na dystrybucję i na dystrybucję. Kusi mnie, żeby również kupić tutaj sobie owies, jęczmień i sorgo, ale wiecie co, nie będę tego robił. Po co mam kupować? I tak zobaczcie,
podczas odcinka chyba parę milionów nam ubyło, bo było powyżej 90, ale ładnie to wygląda, słuchajcie. Chociaż te kubki niektóre to są. Czy tak wygląda ich zbieranie? No, powiem wam, że bardzo fajna akcja, mi się podoba. Możesz, drogi widzu, dać w komentarzu, jak tobie się ten odcinek podobał. Jakie masz przemyślenia? No oczywiście takie rzeczy to mi się nie podobają, no ale to nie ja robiłem, tylko pracownicy, więc też będę to poprawiał, no bo to jest zbyt duża taka, wiecie, kępka, żeby to zostawić. Ja mogę jakieś tam pojedyncze, no nie wiem, takie coś to mogę jeszcze zostawić, tak? Ale już takie, o, takie to już w ogóle nie rozumiem, co to w ogóle, widzowie? Czekajcie, co to jest? Halo? Ej, co to ma być? Gdzie ten, co to tutaj się stanęło? No nie, no widzowie, muszę poprawiać, nie? I tu są tory, tak? Tu są tory, dobrze. Tutaj nie wiem, po co wziąłem ten przetrząsywacz, tam zgrabiarkę, bo myślałem, że będzie potrzebna do siana, a okazuje się, że nie jest potrzebna do siana. A, bo tu jeszcze też mamy te snopki, a one są jeszcze w ogóle dobre? One tu leżą już chyba z rok czasu. Widzicie? 900 pszenica. 9000 litrów ma jedna taka bela. No, także tutaj też trochę chyba ten teren porównam, bo tak widzę, jest trochę nie za ładnie. A ja tu coś psułem, więc to ogarnę i moi drodzy co? No i zobaczymy, skupię się na tej rzeczce, żeby jakoś ładnie wyglądała, chociaż czy ta rzeczka jest tu potrzebna? Czy tu chyba leci rzeczka, nie? Czy nie leci? Już się pogubiłem, tych rzeczek jest w niektórych miejscach tyle, że no niby leci, ale takie te krzaki mi się nie podobają. A jak rzeczka leci tutaj? No dobra, no ale tu chcemy, dobrze, no i tu chcemy właśnie to ładnie tak zrobić, żeby była woda, słuchajcie. Ja to postaram się jakoś ogarnąć, żeby ta woda tu była, wywalić te krzaki i zrobić przede wszystkim, słuchajcie, jakoś fajny ten przejazd, bo powiem wam, że nieraz by mi się ciągnik wywalił na tym. Ja to tak na szybko budowałem, ale to będę musiał jakoś już konkretnie zrobić, nie? Także będzie ładnie, myślę, że spoko. Myślę, że spoko. I tak się zastanawiam, bo te pola, to już z trybu budowy będzie mi łatwiej. Zobaczcie, o, tak to wygląda pozbierane. Pięknie, tak możemy z góry zobaczyć. No, to myślę, że całkiem spoko wyszło. I słuchajcie, tu są też jakieś pola. Tylko są takie, jak widzicie, no ojojoj, straszne popierdółki, nie? Jakby dało się to tak zaorać, żeby te pola połączyć i żeby pracownicy faktycznie jechali na wprost przez wszystkie pola, no to powiem wam, że byłoby fajnie i tu by można o, to byśmy mieli duże, duże pole manewru. Zobaczcie, jakie byśmy mieli wielkie pole. Tu bym tylko przeorał to. No bo te dróżki mi nie są do niczego potrzebne. Bym przeorał. Miałbym jedno olbrzymie pole. Jak to wygląda na mapie, moi drodzy? Więc możecie też, widzowie, napisać w komentarzu. To jest chyba ta część, prawda? Czekajcie. A nie, to będzie ta część. To jest to. Czyli zobaczcie, ile pól. Ja je kupię w następnym odcinku, bo tu już nie będziemy przedłużali. A ty, drogi widzu, napisz, co byś ewentualnie tu widział za uprawę. Tylko nie winogrona, one nie wchodzą w grę. Jeśli mogę powiedzieć, co by jeszcze wchodziło w grę, czego nie robiliśmy. No mieliśmy, słuchajcie, rzepak. Rzepak oczywiście jak najbardziej temat będzie do powrotu do rzepaku. Dlaczego? Dlatego, że albo rzepak, albo owies, olej rzepakowy, no właśnie, czyli do olejarni. Więc rzepak jak najbardziej będzie nam potrzebny. No owiec byłby potrzebny do płatków owsianych, no ale tam też są rodzynki. Kukurydzy jeszcze w ogóle nie sadziłem, ani nie zbierałem. Słoneczników, soi, ziemniaków, ale od razu mówię, nie mam zastosowania do ziemniaków. Jak gdzieś tam do pizzy jest te parę ziemniaków potrzebnych, to ja je wolę kupić. Także jeśli miałbym cokolwiek tutaj siać, robiąc eksperyment, że robimy z tego jedno wielkie pole, widzowie, tak? Jedno wielkie pole i sprawdzimy, jak to będzie z pracownikami, no to wchodzi w grę. Rzepak, owiec to nie wiem po co, czyli patrząc, żebyśmy mogli to wykorzystać, to wchodziłby rzepak, wchodziłaby w kukurydza czy słoneczniki. No słoneczniki pewnie po to, żeby był olej słonecznikowy, tak się domyślam, bo nie wiem jeszcze po co słoneczniki. Soja, no właśnie, tam jakieś sojowe produkty były. Burak cukrowy nie, czy trzcina cukrowa nie, bo to powiem wam szczerze, nie ma zupełnie zastosowania, tak? No, bawełnę byśmy teoretycznie mogli, tylko, że wiecie, że ma to się nijak. Ja wam powiem szczerze, że jak mamy tutaj te owce, to ja już prędzej na 72. polu i na tych polach ewentualnie bym
zajął się bawełną po to, żeby można tutaj szybko podjechać i zawieźć to do fabryk. Także ja to też patrzę pod kątem tej wygody, nie? Czyli pole 72, które już jest nasze, tutaj chyba teraz zbieraliśmy. Nie widzę, wiemy na 70. A tu też pszenica rośnie na 72. A tu nie zbieraliśmy pszenicy jeszcze. To jeszcze jedno pole do zbierania, ale to nie ma sensu, za małe. Więc ja bym bardziej, widzowie, przetestował, jak by tutaj działała bawełna. Temat do przemyślenia, ale raczej bym nie chciał rezygnować, słuchajcie, z oliwek, ale bym się zastanowił na tej części tutaj, co trawę siałem, czy tutaj może bawełnę nie posadzić. Nie wiem, jak ona wygląda, powiem wam szczerze. Nie wiem, jak wygląda rosnąca bawełna. Sorgo raczej do niczego nam nie jest potrzebne. No mówię, temat oliwek jak najbardziej. Tak, ale no to oliwki to raczej tutaj, bo to tak ten. Więc tutaj, no i potem ta topola, raczej nie widzę zastosowania do topoli. Także jeszcze jest jakaś rzodkiew, to nie. To jest zebrane. Widzicie, 72 to jest rośnie, czyli tutaj rośnie. A tu kawałek jest jeszcze nie... No dobrze, że widać na mapie, jak jest niezebrane. Super. Jak widać, jak... O, zobaczcie, teraz widać, jak pracownicy zbierali. Tu jeszcze w miarę zebrali. Tu w miarę. Tu już tak nie do końca. A tutaj to już w ogóle porażka, nie? Dobrze. Dobrze, moi drodzy. Czyli plan jest taki, że pole 53, 4, czy tam pierwsze będą polami do buraków cukrowych i tu również możemy zrobić eksperyment, jakoś to wiecie, razem zaorać. Możemy taki eksperyment zrobić, czemu by nie? I tu by były buraki cukrowe, dlatego że blisko mamy do tej cukrowni. Tutaj oliwki, zdecydowanie. Bawełnę można dać na polu 72, ewentualnie tych niższych polach. Też jako całość bym ją zrobił. Więc to jak najbardziej może być bawełna. Widzicie, już mamy jakiś plan. Zdecydowanie pole 71, 70, 69, 68 pod pszenicę są ok. Ewentualnie, no nie wiem, zamiennie pod jakiś rzepak, ale generalnie pszenica. I my, moi drodzy, mamy jeszcze pola, na których się nie bawiliśmy, bo jest pole 41 chyba też nasze, 42 i 3. Tak, i później mamy, zobaczcie, takie duże 39, 38, to też na upartego mógłbym jakoś razem potraktować, bo tu chyba żadna droga jako taka nie idzie, droga idzie tu. Tylko tu już nie mam zielonego pojęcia, co bym posadził. Mówię wam szczerze, nie wiem, co bym tu posadził. A chciałbym robić akcję właśnie na kilka pól, nie? Bo to po dzisiejszym odcinku widać, że to najlepiej się sprawdza. Nie na jednym polu jakaś tam drobne popierdółki, tylko jak już cztery pola, gruba akcja, czterech pracowników, na tyle, na ile się da. Więc tu bym zrobił podobną sytuację, ale nie wiem do czego. No i jeszcze możemy kupić te pola, które są po drugiej stronie drogi, ale to zależy, co wymyślę. Może właśnie jakieś słoneczniki, coś i wtedy tu jakieś olejarnie. No temat, widzowie, do przemyślenia. No i później już na mapie nam się generalnie, jak widzicie, te pola będą kończyły. No bo to już tutaj, co mamy, no to już są takie tam, widzicie, no tu jeszcze coś jest, nie? Co można by później wykorzystać po tej drugiej stronie drogi? Może raz taką podserię w tej serii zrobić, że po prostu na jakiś czas wynieść się z tej totalnie strefy, bo my tu wszystko działamy w obrębie, i zrobić coś kompletnie innego, na przykład tutaj. Niektórzy z was powiedzą, no dobra, jest tartak, to zrób drzewa. Nie chcę wracać do tematu drzew. Drzew mamy nadwyżkę. Spędziliśmy wiele odcinków na drzewach. W tej serii już nie chciałbym do drzew wracać. To od razu wam mówię. Mówimy oczywiście o wycince drzew i zarabianiu na tym, więc odpada. No a z drugiej strony nie wiem już powoli, co byśmy mogli tu jeszcze hodować, bo tak naprawdę, jeszcze raz, ostatnie spojrzenie. Pszenica, temat, pszenica czy jęczmień, no to można sobie poradzić. Pszenica, jęczmień, rzepak, owiec, powiedzmy te cztery. To mówię, do wyboru na te pola, którym nie wiemy, mamy słoneczniki, mamy kukurydzę czy soję, chociaż soję to nie pamiętam. Soja to chyba tylko była potrzebna. Wiecie, co zrobimy inaczej? Już tak to nam najlepiej powie. Przecież to nam najlepiej powie pod kątem naszych tutaj
fabryk obecnych, a potem ja sobie przejrzę już poza odcinkiem, co jeszcze tutaj za fabryki ewentualnie są. No więc oczywiście, jeżeli chcemy produkować jakieś ubrania, tylko jak już widzimy, z wełny się opłaca, z owiec, a już z bawełny niekoniecznie, bo 10 do 3. Także widzicie, różnica jest spora, nie? Więc raczej lepiej tutaj te ciuchy produkować z owieczek, że tak powiem, tak w skrócie, nie? Jeśli chodzi o jakieś tam cukierki, no do nich akurat nie mam tutaj przekonania. No tutaj kupowałem owies, więc jak najbardziej. Owies do ciastek mógłby być potrzebny, więc jakby gdzieś też mamy tą motywację, żeby ten owies był. No i tutaj nam się temat kończy w fabryce ciastek. Te mery, no to... A, kiszonka mi się skończyła. Widzicie, dlatego warto dużo słomy zbierać i siana, bo to też można wrzucić właśnie do tego i nam dla krówek jedzenie robi. No buraki cukrowe jak najbardziej byśmy działali, ale to już mamy miejsce jakby pewne i nie chciałbym tego miejsca zmieniać. Tu znowu się owies pojawia i soja, więc to są jeszcze te tematy, które gdzieś tam się przewijają, przy czym no te mleko takie jakby smakowe jest tańsze, czyli gorsze w opłacalności, jeśli chodzi o mleko zwykłe. O, zobaczcie, już mamy na full, ale nie sprzedajemy. Nie sprzedajemy, bo ja nie chcę, żeby mi kasy wzrastało. Zdziwię się widzowie, jak zaczniemy następny odcinek, a ja mimo wszystko będę miał więcej pieniędzy, bo teoretycznie nic nie sprzedaję i nie powinienem. Ale to zobaczymy. Będziemy gdybać. Jeżeli tak by się stało, to może mi wtedy powiecie. Więc czuwajcie. No, tutaj miód, jak widzicie sobie, już mamy uli tyle, że ja pierdzielę. Kwestia cukru, no tutaj go kupowałem, więc na cukier mamy motywację, żeby cukru było dużo, czyli buraki cukrowe zawsze można gdzieś w zasadzie powielić, bo to nie jest problem, żeby w innej części mapy zająć się burakami cukrowymi. I wtedy, moi drodzy kochani, te buraki cukrowe, przecież tam może być cukrownia, a cukrownia będzie nam cukier dostarczała do magazynu, więc to może być w drugiej części mapy. No właśnie, mąka, no ale to tak jak widzicie, temat mąki teraz ogarniamy, tu było kupowane, zobaczymy jak to się wyzeruje, jak nam da radę te dwa młyny zbożowe z mąką. No i już tutaj więcej nic nie mamy, bo wszędzie właściwie się temat cukru czy mąki przewija, no tutaj mleka, no a wiecie co widzowie? Wiecie co zrobimy, skoro my mamy tyle kasy, żeby, no mówiąc brzydko, się jej pozbyć. Jakkolwiek brzydko to brzmi. Milion, proszę, zobaczcie widzowie. Wiem, że nie musiałbym tego robić, nie? No bo przecież mamy nadwyżki mleka u naszych krówek, ale ja to robię, bo tak czuję, tak... Brakuje mi tego dreszczyku emocji, że za dużo kasy jest, więc stwierdziłem, kupmy, wydajmy kasę. Mimo, że to się oczywiście nie opłaca, nie? Widzowie, żeby było jasne, to się nie opłaca. No, także zobaczcie, no tutaj, o, mąka, proszę. Zanim nam się mąka wyprodukuje, no to tu w pizzerii i tak się zdąży ta mąka zużyć. Także zobaczcie, wszędzie zakupy robimy. O, oliwę z oliwek też, żebyście się nie dziwili, że później mam, proszę bardzo, przy was kupuję. Więc oliwki będą na pewno tutaj jakimś, no można powiedzieć, pretekstem. No, no i później mamy to. No zobaczymy, widzowie. Aha, tylko tu już byśmy... A na razie, dobra, to będziemy zmieniali w następnym odcinku. No i tu mamy zakłady krawieckie, później 4 zakłady krawieckie, 4 przędzalnie. No dobra, to na razie wszystko. No na razie nie mam więcej jakby pomysłów. To tak na razie taka luźna po prostu była do przekazania wam informacja. Tutaj sobie pobiegnijmy, zobaczmy, jak to pole wygląda, także dajcie znać w komentarzach, drodzy widzowie, jaką macie propozycję. Chociaż uważam, takie zbiory, no pszenicy, ogromne zbiory pszenicy, to bardzo ciekawe doświadczenie. Zawsze można tutaj to i kontynuować, ale czy ja bym chciał aż tyle, słuchajcie, się bawić z pszenicą? Wiadomo, że nie chciałbym w kolejnym odcinku robić tej samej rośliny, nie? Bo zobaczcie, jeśli te bym tutaj wszystkie rzeczy poorał, to teoretycznie powinno to działać jako jedno pole, no ale to już się przekonamy w odcinku. Bo to takie tam pola, to dla mnie to nie są pola. Ja bym to wolał wszystko w cholerę połączyć, tak? Przeorać,
przelecieć tutaj pługiem i zobaczyć. Skoro one są i tak zaorane, no to nie, tu już coś rośnie. Nie. Nie, nic nie rośnie. A nie, rośnie burak cukrowy. No ale to kupimy i nie będzie rósł. Po prostu. Zobaczcie, ile my tu mamy do tego. A co to za budynek? Biomass Energy. A, bo jeszcze coś jest z... A to w ogóle wygląda jak ten budynek jak jakiś, nie wiem, kurde, meczet normalnie z daleka. Dobra, no to pomyśl... A, tu jest jeszcze taki kawałeczek tam pola. No nie wiem, pomyślimy. Pomyślimy jeszcze tutaj, jak widzieliśmy gdzieś, gdzie to było. Gdzieś wbiegłem, to był jakiś stawek, słuchajcie. I tą część też byśmy zagospodarowali na ten stawek. To chyba tutaj, nie? Czasem. To tu jest koniec mapy? Nie. Chyba koniec mapy, bo nie mogę przeskoczyć. Bo krzaki mnie blokują. No nic, moi drodzy, no nic. To tyle w zasadzie. Wszystko mniej więcej wiemy. To chyba tu było gdzieś. A nieważne, nie będę szukał. No gdzieś to było, słuchajcie. Gdzieś był taki ładny stawek. W każdym razie, no ja tutaj się wezmę jeszcze, moi drodzy, do poprawek tych wszystkich brzydkich takich niedociągnięć. Opróżnię te kombajny, mąkę dostarczę, no i co? I będziemy się widzieli w następnym odcinku. Także dziękuję Ci, drogi widzu, za oglądanie kolejnego dłuższego odcinka. Bardzo mi miło, że jesteś. Pozdrawiam Cię serdecznie. Będzie mi jeszcze bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Także trzymaj się. Cześć.